Witajcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Witam też zebranych internautów. Ja dzisiaj nie mam kazania, w związku z czym można sobie usiąść. 28 rozdział Ewangelii Mateusza. Ostatni rozdział Ewangelii spisanej i skierowanej przede wszystkim do Żydów, bo Mateusz głównie do nich kierował tą Ewangelię. Wstrząsający rozdział. Z kilku powodów. On się już w ogóle wstrząsem zaczyna. Po szabacie, kiedy zaświtał pierwszy dzień tygodnia. A więc jaki dzień? Niedziela. No tutaj bez dwóch zdań. Wczoraj czytałem na internetach kłótnie i awanturę i wykłócanie się o to, czy Pan Jezus na pewno zmartwychwstał w niedzielę. I jakieś udowadniania, że tam ktoś napisał tak, a ktoś tak, ktoś się pomylił tak, ktoś tak. Ludzie, Biblię trzeba otworzyć. No, mniej tych internetów, mniej tych wykłócań. Biblię wystarczy otworzyć. Biblia w 28 rozdziale w pierwszym wersecie definiuje, kiedy zmartwychwstał Pan Jezus. Przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. Nagle nastąpił wielki wstrząs. Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd jak blask błyskawicy, a jego odzienie białe jak śnieg. Pilnujący zostali sparaliżowani strachem przed nim i wyglądali jak martwi. Tymczasem anioł, odzywając się do kobiet, powiedział: wy się nie bójcie. Ja wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Podejdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał i zaraz idźcie, powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i właśnie udaje się przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie. Oto wam rzekłem. Pierwsza sprawa. Pan Jezus zmartwychwstał, nie ma go tam, jest pusty grób. I jako pierwsze o tym dowiedziały się kobiety. I to one tą historię zaniosły swoim braciom. Dlatego Słowo Boże raczej stoi na stanowisku, by nie ignorować tego, co mówią siostry. Na pewno stoi na stanowisku, że niejednokrotnie Bóg informacje do braci zaprowadzi właśnie przez usta swoich córek. Po drugie, zwróćcie uwagę, że ten anioł nie mówi, by się nikt nie bał. On w ogóle nie zwraca się do tych przerażonych strachem ludzi, którzy wzięli udział w zabiciu Pana Jezusa, wzięli udział w pilnowaniu Jego grobu. Oni się właściwie boją. Oni się powinni bać. To jest taka przestroga dla tych, którzy do dzisiaj ignorują fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bójcie się, bo Pan wróci. Bójcie się albo się nawróćcie. Ale do tych niewiast, które wierzyły w Boże Słowo, anioł mówi: nie bójcie się, nie ma go tu. On zmartwychwstał. Wiecie, to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich Polaków. Nie ma go tam. On zmartwychwstał. Nie ma go na krzyżach, nie ma go w świątyniach, nie ma go w tych wszystkich ceremoniach, bo on zmartwychwstał. I jest zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Otwórzmy Boże Słowo i czytajmy. Odeszły wtedy szybko od grobowca i ze strachem, a zarazem z wielką radością pobiegły powiadomić jego uczniów. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i powiedział: witajcie. One podeszły, objęły go za nogi i pokłoniły mu się. Tu znowu totalne pogwałcenie obowiązujących zasad. Bo nie tylko one pierwsze usłyszały o tym, że Jezus zmartwychwstał, to jeszcze pierwsze spotkały tego zmartwychwstałego Jezusa. To skandal na tamte czasy. To jest coś, co nie mogło się wydarzyć, a jednak się wydarzyło. Wtedy Jezus im rzekł: nie bójcie się, idźcie, powiedzcie moim braciom, by poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Zwróćcie uwagę, Pan Jezus nie mówi moim uczniom, chociaż to są Jego uczniowie, nie mówi moim sługom, chociaż to są Jego słudzy, ale używa sformułowania: powiedz moim braciom. Dlatego, że sprawa zmartwychwstania Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie otworzyła niebo i od tej pory jesteśmy synami Bożymi i córkami Bożymi. I to jest niezwykle istotne. Już nie jesteśmy tylko sługami, nawet nie jesteśmy tylko przyjaciółmi, jesteśmy braćmi.
Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, czy na was to robi takie wrażenie jak na mnie, ale mną to za każdym razem wstrząsa, że Jezus Chrystus mówi, że jest moim bratem. Już nie tylko Panem, nie tylko Zbawicielem, nie tylko Bogiem. On nazwał się moim bratem. Kimś, z kim łączy mnie szczególna więź. Kimś, do kogo mogę zawsze przyjść. Nie muszę się wstydzić, nie muszę się obawiać, bo to jest mój brat. To jest mój brat, on mnie zawsze zrozumie. Mało tego, to jest mój starszy brat. To jest ktoś, z kogo mogę czerpać przykład. Ktoś, na kim mogę się wzorować. Ktoś, kto daje mi inspirację do tego, jak żyć, bo jest to mój brat i sam się tak nazwał. Ale to wszystko się dzieje wtedy, kiedy spotkamy zmartwychwstałego Chrystusa. Trzy dowody pośrednie, jeden dowód wielki. Pierwszy dowód pośredni. Świadectwo Pisma Świętego. Historycy są zgodni. Źródła wskazują, że Biblia, Nowy Testament jest bardzo wiarygodnym źródłem historycznym, jeżeli chodzi o badanie przeszłości. To jest normalne źródło historyczne. Stamtąd można czerpać fakty. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. A więc to źródło historyczne wskazuje na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drugi dowód pośredni. Pisma przeciwników chrześcijaństwa, którzy również mówią, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dla tych ludzi to było oczywiste, że ten grób był pusty, że nie było ciała, że on zmartwychwstał. Flawiusz pisze coś takiego w swoim dziele. I był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli godzi się go nazywać człowiekiem. Działał on bowiem cuda i nauczał wśród tych, którzy z radością przyjmowali prawdę. Pisze to przeciwnik chrześcijaństwa, żeby było jasne. Przyciągnął on do siebie wielu spośród Żydów i wielu spośród pogan. On to był Chrystusem. A kiedy Piłat za namową pierwszych wśród nas mężów skazał go na krzyż, ci, którzy go miłowali, nie opuścili go. Ukazał się im on bowiem żyw ponownie na trzeci dzień, tak jak to boscy prorocy, ten i 10 000 innych cudów o nim zapowiedzieli. A plemię chrystian, od niego się zwących, nie zaginęło aż po dziś dzień. Drugi dowód pośredni na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Świadectwo przeciwników. Trzeci dowód pośredni na zmartwychwstanie Chrystusa. Każda jedna śmierć Jego naśladowcy. Dlatego, że ktoś absolutnie pewny, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, z takim pokojem godził się na śmierć za to, że świadczył, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Gdyby oni nie byli tego pewni, gdyby się nie spotkali ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, na pewno w chwili trwogi, w chwili, kiedy śmierć zaglądała im w oczy, wycofaliby się. Dlatego, że można być długo kłamcą, długo hipokrytą, dopóki nie jest zagrożone twoje życie. Wtedy nagle, bardzo szybko, ktoś, kto nie jest czegoś pewny, odwraca się od czegoś, od czego wydawałoby się jest pewny. Więc oni spotkali zmartwychwstałego. Setki tysięcy chrześcijan na początku I i II wieku zabitych za to, że utrzymywali, że spotkali się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem w czasie, kiedy Rzym próbował zrobić wszystko, żeby obiegła świat informacja, że to ciało zostało wykradzione i gdzieś schowane. A oni mówili, że go spotkali żywego. Trzy dowody pośrednie i jeden dowód bezpośredni. Ale ten dowód jest prawdą tylko wtedy, jeśli spotkałeś się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dowód twojego życia. Dowód tego, że pewnego dnia na twojej drodze, w twojej codzienności, w twojej byle jakości, w twojej grzeszności stanął święty, zmartwychwstały Jezus Chrystus i powiedział do ciebie jedne słowa: nie bój się, nie bój się, ja jestem. I to wszystko zmieniło. I to jest dowód bezpośredni. To jest dowód dla każdego, kto spotkał zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A jeśli nie spotkałeś, to nas sprawdź. Sprawdź ten dowód bezpośredni w krótkiej modlitwie. Boże, jeśli jesteś prawdziwy, Chryste, jeśli zmartwychwstałeś, objaw mi się.
stań na mojej drodze i zobaczysz, co zacznie się dziać. Kończąc te słowo wstępu, i udało mi się w 10 minut, 11, no. Kończąc te słowo wstępu, mam jedną prośbę, jedno życzenie, jedno marzenie. Może ktoś powiedzieć, że to są życzenia świąteczne. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wszystko zresetowało. Wszystko ustanowiło na nowo. Dzisiaj podejmij decyzję. Wszystko zresetuj. Wszystko ustanów na nowo. Masz jakiś konflikt? Zresetuj to. Coś nie działa? Zresetuj to. Coś umarło? Zresetuj to. Niech to powstanie do życia. Kłócisz się, mąż z żoną? Dzisiaj to zresetuj. Niech powstanie do życia. Kłócisz się z dziećmi? Dzisiaj zresetuj. Niech powstanie do życia. Dopadł cię smutek? Dopadło cię przygnębienie? Dzisiaj zresetuj. Niech powstanie do życia. Straciłeś trochę wiary? Dzisiaj zresetuj. Niech twoja wiara powstanie do życia, bo zmartwychwstały Chrystus jest tego gwarancją. Amen? To oddajmy Mu chwałę. Dobry Boże, tak wzywamy teraz Twojego imienia nad wszystkimi tutaj zebranymi, nad wszystkimi tymi, którzy dzisiaj się zbierają w Twoim imieniu. Dobry Boże, dotknij nas swoim duchem. Niech teraz na potężne imię Jezusa Chrystusa wstąpi Duch Święty wszędzie tam, gdzie jest jeszcze martwa tkanka. I w imieniu Jezusa Chrystusa niech w tej chwili kości przyoblekną się w mięśnie, w żywą tkankę i niech to zacznie żyć na potężne imię Jezusa Chrystusa. My jako Kościół wypowiadamy słowa błogosławieństwa nad tym krajem. Jako Kościół wszelkiej chorobie, wszelkiej niemocy, wszelkiej depresji, wszelkiemu wirusowi mówimy precz w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Niech w tej chwili przyjdzie zdrowie do wszystkich tych, którzy są chorzy. Niech w tej chwili odstąpi wszelki wirus od tego narodu, od każdego z nas. Niech w tej chwili odpadnie wszelkie kłamstwo na potężne imię Jezusa Chrystusa, bo tylko Jezus Chrystus jest ratunkiem, tylko Jezus jest Panem, tylko Jezus nosi koronę i nie zgadzamy się, by ktokolwiek inny ją nosił. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa niech w tej chwili odejdzie wszelka siła demoniczna od każdego, kto tego potrzebuje. Panie, w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa niech w tej chwili jeńcy wyjdą na wolność. Na potężne imię Jezusa Chrystusa niech odpadnie mur nieprzyjacielski. Niech bramy spiżowe zostaną otwarte. W imię Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, wiej. Duchu Święty, rozpal nas jak nigdy do tej pory. A potem nas poślij wszędzie tam, gdzie masz pomysł na to, Panie. Bo Twoi jesteśmy, do Ciebie należymy. Na potężne imię Jezusa Chrystusa niech w tej chwili odstąpi nowotwór. Na potężne imię Jezusa Chrystusa niech w tej chwili odstąpi wszelka zmiana białaczkowa. Na potężne imię Jezusa Chrystusa niech w tej chwili to, co zaplanował Bóg, przyjmie się w imię Jezusa Chrystusa. Niech odejdzie wszelka depresja, wszelkie przygnębienie, wszelkie nieprzebaczenie, wszystko to, co jest z piekła. Mówimy, wynoś się w imieniu Jezusa, wynoś się w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, błagam Cię też pokornie, by Twój Święty Duch dotknął również przez tą transmisję internetową każdego, kto tego potrzebuje, każdego, kto w tej chwili pada na kolana i woła do Ciebie, Synu Dawidowy, o okazanie miłosierdzia. Niech odejdą dzieła diabelskie raz na zawsze. Panie, wołam Cię o Twój Kościół, Panie. Chcemy doświadczać tego, o czym czytamy, w co wierzymy, więc rozlej to na nas, mój Panie, w imię Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, zamknij usta wszystkim kłamcom, niech nie będą zdolni już do powiedzenia żadnego słowa, niech nie będą zdolni do bluźnienia przeciwko Tobie. Czas kłamstwa, koniec w imieniu Jezusa Chrystusa, a czas prawdy niech się wzmoży. Niech kościoły prawdziwe Boga żywego otworzą swoje usta i niech głoszą pełną Ewangelię. Pełną Ewangelię nie tylko o zmarłym, ale przede wszystkim o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Potężny Duchu Święty, wiej i rób z nami co chcesz. Dotykaj nas, wypalaj nas na potężne imię Jezusa Chrystusa. Niech w tej chwili przejdzie przebudzenie, o którym tak marzymy, za którym tak wołamy. A potem, Panie, uświęć nas. Uczyń, Panie, byśmy byli gotowi, Panie, byśmy potrafili porzucić wszystko to, co martwe, na rzecz tego, co żywe. Niech Twoje Królestwo zajaśnieje wśród nas. Niech Twoje Królestwo zajaśnieje wśród nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah.